Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories, ale tym razem cyklu Guitar Stories on Stage. Tego dżentelmena, krokodyla znaczy, gościliśmy nie tak dawno w naszych skromnych progach, ale dzisiaj złapaliśmy Cię przy pracy, czyli tuż przed koncertem. Darek Kozakiewicz. Czego możemy się spodziewać dzisiaj? No, zagramy ten repertuar, co graliśmy właściwie przez cały ten rok. Zagraliśmy dosyć długą trasę, która się zaczęła 2 września tego roku, skończyła 6 listopada w Poznaniu. Aha. Także to było 17 koncertów, to jest kolejny. Właściwie jeszcze mamy 2 w tym roku i to będzie jakby finał tego roku. Muszę Ci powiedzieć tak w tajemnicy, że wchodząc tutaj zastanawiałem się, czy jesteś wierny swoim kobietom, czy nie. Myślałem, że zobaczę jakieś 2 nowe, ale nie no, te znam kobitki Twoje. Wiesz co? Ale miałem taki pomysł, żeby zabrać, wiesz, żeby zabrać zupełnie nową kobitkę, a dlatego, że tak pomyślałem sobie, że już tutaj w zeszłym roku graliśmy. Aha. No i się będę powtarzał, no ale ja nie bardzo się lubię powtarzać, wiesz, ale jednak no nie udało się, nie udało się. Te 2 gitary, które masz, to są takie pierwszego wyboru? To są takie, które zwykle ze mną właśnie jeżdżą. One są jakby najpewniejsze, nazwijmy to. Jestem do nich przyzwyczajony, mniej więcej wiem, jak wstawić ten wzmacniacz. Nie zawsze to się udaje, no bo różne są sceny. Zawsze trzeba korygować to brzmienie, głośność korygować. No czasami akustycy narzekają, że jest trochę za głośno, ale wiesz, no, to taka muza. O tych gitarach już mówiliśmy w Guitar Stories, ale powiedz, przypomnij mi, one są bliźniacze do siebie, bliźniaczo podobne, jeżeli chodzi o brzmienie, czy trochę różnią? To znaczy, one się między sobą różnią, bo w ogóle jakby to był cały pomysł na te gitary, żeby jednak one się różniły, szczególnie się różnią tu przystawkami. Aha. Nie różnią się gryfem i korpusem, ponieważ ja lubię bardzo potężne gryfy i jak niektórzy koledzy gitarzyści dotykają mojej gitary, to po prostu dziwią się, że nieprawdopodobne, że on jest taki gruby, nazywałem to kołkowy, ale ja uważam, że one są po to, żeby był ten dźwięk właściwie. Poza tym grubszy gryf, on się nigdy nie wypaczy, nie zwichruje, zawsze są problemy z tym. Trzeba wozić ze sobą jakieś śrubki, jakieś przyrządy, jakieś klucze, żeby to później przed koncertem. Poza tym też unikasz sytuacji, że musisz komuś pożyczać gitarę. No. To też. To jest podobna sytuacja jak ze świętej pamięci gitarami Andrzeja Nowaka. Jak ktoś chciał, pamiętam, zagrać na gitarze Andrzeja Nowaka i Andrzej mówi, no spróbuj. No. I on rozkręcił i po prostu kto nie brał tej gitary do ręki, to sprzęgała. A jak wziął, Andrzej nie sprzęgała. Kiedyś właśnie był jakiś młody człowiek, zaprzyjaźniony z Eddie Van Halenem i poprosił go, czy może na chwilę zagrać na gitarze. Powiedział, że
coś koszmarnego, że nie mógł w ogóle wydać dźwięku. Więc to jest tak, że każdy mniej więcej do swoich preferencji, do swojego stylu, do różnych rzeczy, do ucha, do palcy, wybiera sobie po prostu taki instrument, jak chce. Całe szczęście, że ich jest i możliwości jest bardzo dużo. Mhm. Ja chciałem powiedzieć wam, jeżeli będziecie na koncercie Darka Kozakiewicza, to tu są takie cudeńka. To jest płyta na 50. I tu jest tak, i test, perfect, breakout, air condition, homo twist, piekarczyk, Markowska, Sikora, Jantar, Rynkowski, Korda, Panasewicz, Sygitowicz. Kurczę, więcej nie było? Było, ale się nie zmieściło. No przecież powinny, w zasadzie to z moich obliczeń, jak żeśmy zapisywali te moje osiągnięcia, to ja tam wyprawiałem, no to powinny być naprawdę ze 4 albo z 5 płyt. No ale niestety, no nie dało się. Poza tym przypuszczam, że cenowo by się jednak... Ale to jest przepiękna pamiątka. Poza tym powiedz mi, czy te utwory, które znajdują się na tej płycie, też możemy posłuchać na koncercie? Nie wszystkie. Aha. Nie wszystkie. Wycinek jest oczywiście. Musiałbym przede wszystkim zrobić trochę inny skład zespołu, aha, inny instrumentarium. To jest kawał historii. Powinna być jeszcze jedna gitara, może jakiś klawisz, może jakiś chórek nawet. I wtedy jest ta możliwość. Natomiast w tym składzie, zresztą takie było w ogóle moje założenie, żeby to był taki klasyczny zupełnie skład. Żeby tylko bas, bębny, gitara, koniec i wokal. No i chciałem oczywiście za wszelką cenę jednak postawić na dziewczynę śpiewającą. Wiesz co, ale byłem na próbie, podsłuchiwałem was, jak graliście próbę przed koncertem i zagraliście jeden numer perfektu. I mimo tego, że nie było dwóch gitarzystów i nie śpiewał facet, tylko śpiewała kobieta, ten numer brzmi bardzo świeżo. No wiesz, no to jest eksperyment, ale ja lubię eksperymentować. Nawet jeśli przez tyle lat miałem po prostu w uszach trochę inny sound i powiększoną tą harmonię, barwę, no to staram się po prostu, żeby była możliwość zagrania w takim składzie, dlatego że myślę, że przede wszystkim linia melodyczna oraz tekst jest bardzo ważny. To prawda. Prawda? To prawda. Poza tym, bo tak czasami muzycy to bardziej przykładają do brzmienia, do tej szerokości, żeby to brzmiało. Natomiast słuchacze chcą posłuchać tekstu i melodii. Prawda? A ty jako gitarzysta taki z krwi i kości, ty lubisz się rozkręcić, żeby było głośno, czy właśnie tak jak tutaj, wiesz, że musisz jednak z tym wolumenem uważać? Nie lubię się rozkręcać, nie. Ja zawsze pytam, zresztą zawsze za każdym razem pytam, czy jest okej, czeka, który miksuje. Oczywiście czasami zwracają mi uwagę, że może jest troszkę za głośno, ale ja odkryłem pewną rzecz. Mhm. Rzecz polega na tym. Potencjalne do głośności. To swoją drogą. Ja akurat mam dwa. Ale po prostu udaję, że coś mi przy tym drugim upada i wtedy nie podkręcam. Się podciszam, ja to nazywam. Ja się podciszam. Ale ja odkryłem coś takiego, że tak jak na przykład nie ma problemu z bębnami i z basem, przy pustej sali, wyobraź sobie, przy pustej sali facet po prostu miksuje. Bębnie napędają, wszystko faska. W momencie, kiedy na przykład ja zagram na gitarze i są te ostre tony gitarowe, to oni od razu mówią, oj, trochę za głośno, weź się ścisz. Wiele razy tak było, ściszyłem się, a okazuje się, jak wchodzą ludzie, zmienia się trochę powietrze, atmosfera, jestem za cicho. Otóż to. Wtedy po prostu ja mówię, dobra, okej, żeby nie było kłótni i po prostu złego nastroju przed, no to tam sobie daje radę. I to tak będzie na moim. Tak. Przyjdą ludzie i tak będzie na moim. Ale bez przesady, bez przesady. A powiedz mi, bo tych wzmacniaczy nie widzieliśmy w Guitar Stories. Nie. To są wzmacniacze właśnie takie twoje koncertowe, na takie szybkie wypady? Tak? Moje koncertowe, w tym dla tego programu, to są moje koncertowe wzmacniacze. One są trzykanałowe, to są modele z początku 90. lat. Marshall zrobił takie okolicznościowe aniwersary
modele i one są moje ulubione. Poza tym oni są bardzo uniwersalne, bo mają trzy kanały. Także przy tym repertuarze ja często bardzo zmieniam tym footswitchom obydwa naraz. To jest też bardzo ważne. Aha. To jest taka cała mała fabryczka, wydaje się, że... Natomiast czasami gram na innych wzmacniaczach, jak na przykład w Guitar Story, gdzie przywozłem dwa małe kuferki. Da się po prostu. Ale po prostu one są połączone ze sobą jak? Szeregowo, równolegle, one są połączone w sposób stereofoniczny. Aha. One są stereofoniczne. Dobra. I jednocześnie są zależne od siebie? I są sterowane jednocześnie. Aha. Obydwa naraz. Chodzi właśnie o to. Można zmienić w jednym barwę, w drugim barwę. Wtedy to brzmienie jest szersze, ciekawsze. Mhm. To jest ciekawostka. A jak masz podłączoną podłogę? Jakoś też specjalnie? Tak, mam stereofoniczne wyjście na końcu do wzmacniaczy. Także to jest podłączone, wszystkie są podłączone szeregowo. Dlatego, że ja nie robię, nie grupuję tych efektów, nie przełączam w grupach, tylko przełączam po prostu wtedy, kiedy chcę. Mhm. Ponieważ lubię troszkę eksperymentować, że zresztą koledzy wiedzą, że w zasadzie muszą bardzo uważać, bo czasem inaczej zagram na innych brzmieniach. Po prostu nudzą mnie takie stałe elementy, wiesz. Każdy koncert powinien być trochę inny jednak. No. Trochę na innym brzmieniu to mnie z kolei inspiruje, wiesz. To mnie inspiruje do innego sposobu grania. To prawda. Bo to chodzi właśnie o to. Podpytuję o to, co się znajduje w podłodze. Czy na przykład... Że na przykład na innym efekcie zupełnie, kompletnie inaczej muszę zagrać. A z wszystkich efektów korzystasz w podłodze? Wszystkich. Tak? Ze wszystkich, tak. Tylko nie na raz. No ja rozumiem. Ale na przykład jak idziesz w trasę, to bierzesz 20 efektów i potem sobie wymyślasz, co chcesz. Nie, to jeździ na stałe. Aha. Oczywiście nie wszystkie mam. No, chciałbym jeszcze mieć tak zwany remodulator, którego no, nie mogę na rynku znaleźć. Znaczy prawdopodobnie jest do zdobycia, ale to robił Moog. Może w Ameryce mógłbym znaleźć jakiegoś używańca, ale to jest wspaniały efekt. Tego nie mam. Właściwie większość efektów mam. Też ja właściwie używam tak czasami, że do jednego utworu używam jeden efekt. I on sobie po prostu śpi, czeka na użycie do tego utworu. No dlatego zajmuje sporo miejsca. Wyjście stereo i sobie po prostu natańczę po tych efektach. Jest to, pamiętam, ktoś kiedyś chciał zrobić zdjęcie samych stóp. Mówi, słuchaj, ja ci zrobię jakieś zdjęcie samych stóp, bo ja cały czas tańczę, wiesz, czy nie. Fajnie, wiesz, to mnie inspiruje, efekt mnie inspiruje do innego sposobu zagrania. Fajnie, że można ciebie zobaczyć też na takich właśnie scenach, gdzie jesteś blisko ludzi, bo powiem ci, że ja jestem przyzwyczajony do oglądania cię na dużych obiektach, a tutaj jakby odkrywam cię na nowo. No, jesteś, wiesz, tak dwa metry ode mnie, tak chciałem. Mam twoje głośniki przy swoim uchu i to mi sprawia wielką tak przyjemność. Tak chciałem, ja bardzo chciałem grać w klubach. Ja bardziej właśnie z tego względu, że ta bliskość ludzi, wiesz, no i to są przede wszystkim takie miejsca z atmosferą. To prawda. Klub ma atmosferę swoją, wyjątkową. I ta bliskość właśnie to powoduje. To, że są jakieś ograniczenia, normalnie, ale wszyscy na świecie, najwięksi, grali w takich miejscach. Wszyscy. Nirvana. Spali w autobusach dużych, jeździli od wsi do wsi, grali sobie właśnie w takich miejscach. Dopiero po latach robili wielką karierę. No. Jak będziecie mieli okazję gdzieś zobaczyć Dariusza Kozakiewicza, to nie przegapcie tej okazji. U nas oczywiście zobaczycie też, gdzie Dariusz Kozakiewicz będzie grał, a jak będziecie na jego koncercie, to przypominam, to jest pamiątka, która jest obowiązkową rzeczą na półkach każdego szanującego się melomana. Darek Kozakiewicz, Krokodyl. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i zdrowia. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Wybierz mi nasz pogień i przekonuj.
To tym razem porozmawiamy ze Sławkiem, mistrzem drugiego planu, który grając na drugim planie ma bardzo odpowiedzialne zadanie. Perkusista. Cześć. Powiedz mi, czy faktycznie masz odpowiedzialne zadanie, czy ty akompaniujesz Darkowi, czy Darek gra pod ciebie? Jak to jest? Wiesz co, ja myślę, że to jest pełna współpraca, bo mamy pewne formy zamknięte. Aha. Zaaranżowane i to wszystko musieliśmy doprowadzić niemalże do perfekcji, ale przy okazji grania z Darkiem pojawiło się bardzo dużo elementów improwizowanych, więc tu już się rola zmienia, szczególnie w trakcie solówek, to już nigdy nie wiadomo, co zagramy i wtedy ja jestem jakby faktycznie drugoplanowym. Ty z nim pracujesz, powiedz mi tak, bo on sprawia wrażenie takiego sympatycznego gościa. On naprawdę taki jest, czy tak. To jest ściema? Tak. To jest sympatyczny człowiek? Pierwsze moje wrażenie było takie, jak graliśmy razem w Perfekcie, że jest
wycofany. Aha. Że, ale to było tylko pierwsze wrażenie. Ale twardą rękę ma na próbach? Nie. Nie? Wie, co chce. Ale to nie określiłbym tego twardą ręką. Kiedyś pamiętam, jak rozmawialiśmy właśnie w Guitar Stories, to on powiedział, że gra z takimi muzykami, że on im ufa i wie, że oni to zagrają dobrze. Czujecie, że wam powierzył swoje zaufanie i nie chcecie go zawieść? Zdecydowanie tak. Tak? Razem pracujecie na próbach i razem wnosicie coś do utworów, czy bardziej czekacie na rękę dyrygenta? Zdecydowanie tak. I część utworów, jak ja doszedłem do zespołu Darka, nie puścili mi perkusji. Aha. Tak, żebym zagrał to po swojemu. Aha. I pracowaliśmy nad tym. To nie było tak, że zagraliśmy raz i już, było super. Nie? To było wiele prób. Masz dość rozbudowany zestaw. Opowiedz trochę o tym, co tu jest i dlaczego to jest. Bo Darek chciał. Aha. Zestaw miał być kameralny, no bo mieliśmy grać próby, miała być tam centralka, dwa tomy. A później Darek zasugerował, żeby może jednak przywieźć zestaw ten, którego używaliśmy na dużych koncertach, właśnie między innymi przy okazji Perfektu, więc połowa sceny moja. Faktycznie to jest duży zestaw. Bębny są Perla, blachy Paista. Od wielu lat jestem endorserem tych świetnych instrumentów i nie zamierzam tego zmieniać. Nie zawiodły cię. Nie, nie. To są bardzo uniwersalne instrumenty. Zawsze się zastanawiam, jak obserwuję ciebie i innych też perkusistów, czy w takim graniu, jak tu powiedzmy klubowym, jesteś zaprogramowany na koncert, że dokładnie wiesz, co kiedy zagrasz, czy po prostu ponosisz się też, jakby dajesz się ponieść emocjom i w razie, jak się będzie układał koncert, tak będziesz grał więcej albo mniej? To znaczy w tych zaaranżowanych momentach, gdzie gramy na tyle gęsto i na tyle skomplikowane formy, raczej trzymam się w 100% tego, co ustaliliśmy, bo tam nie ma miejsca na improwizację. Ale z kolei właśnie w tych solowych partiach Darka to już jest pełna swoboda i reagujemy na siebie. Zastanawia mnie też, czy Darek ma możliwość zrobienia się głośniej i ciszej. Ty tutaj akurat jesteś na instrumencie akustycznym, więc nie da się zrobić pianissimo, grając muzykę rock'n'rollową. Ale są takie momenty w utworach, że robimy to pianissimo. Mimo tego, że grasz powiedzmy w miarę głośno, to ucho cały czas jest nastawione na... To znaczy mamy tutaj w tym repertuarze bardzo dużą skalę dynamiczną. Od naprawdę jazzowych momentów bardzo cichych. Mhm. Często akustycy są zdziwieni, jak bardzo trzeba bramki zdjąć, bo uderzenia są bardzo ciche. Do dwustopy, do grania wręcz metalowego. Szczerze mówiąc, powiem ci, że koncertu nie mogę się doczekać, bo widziałem was na próbie i brzmi to fajnie. Mimo tego, że nie było ludzi, a jak ludzie przyjdą, to jeszcze trochę dźwięk się zmieni tylko na plus. Więc trzymam mocno kciuki i dzięki wielkie za tę rozmowę. Oh, please.
A tym razem z nami Justyna, frontmenka. No właśnie, frontmenka czy nie do końca? Jak to jest w tym zespole? Raczej frontmenka. Raczej frontmenka. Liderem jest absolutnie Dariusz Kozakiewicz, jeśli chodzi o wychodzenie do ludzi, a zdarza mi się tam głęboko w ławki się czasem zapuścić, no to frontmenka jak najbardziej. Powiem ci, że obserwowałem was na próbach i jak wszedłem i zobaczyłem, jak wszyscy gracie, nie patrzyłem na Darka, tylko patrzyłem na ciebie, więc ewidentnie jesteś frontmenką, która ma kawał głosu. Trudno się było odnaleźć w tej współpracy z Darkiem? Nie. Ja się odnalazłam bardzo szybko, ponieważ rockowe śpiewanie to... Aha. Od zawsze była moja bajka, tak więc nic, tylko trzeba się było nauczyć melodii i tekstów, które również były bardzo przyjemne. A jak to jest z nauczaniem się, chociaż śpiewasz piosenki perfektu, więc melodię i tekst znamy na pamięć. Trudno się wchodzi w buty Grześka Markowskiego? Akurat te kompozycje, które tutaj w projekcie wykonujemy, tych kompozycji nie znałam. Aha. Nie trudno mi się w nich odnaleźć, ponieważ pan Grzegorz Markowski to jest też fajny rockowy głos, więc... Udało się to bardzo szybko zrobić. Oczywiście z takim pierwiastkiem kobiecym, żeńskim, jak najbardziej, ale bardzo sympatycznym. Nowe utwory, jak tworzycie z Darkiem, ścieracie się trochę, jeżeli chodzi o melodię, bo wiem, że Darek jest melodykiem, ty jako wokalistka też jesteś melodyczką, więc... Tak, komponuję również od bardzo wielu lat, od 2004 roku bodajże. Natomiast tutaj dopiero mieliśmy możliwość zrobić wspólnie jedną kompozycję, do której już melodia była. Dario mi ją na próbie zagrał, zaśpiewał, ja tylko dopisałam tekst. A co będzie dalej, to pewnie się będziemy gdzieś tam ścierać. A propos ścierania się, zespół to jest monolit, tak? Powinien być taki. Zasięgnąłem języka u wielu osób i są zachwyceni ze współpracy z tobą, że jakby jesteś częścią zespołu. Ty zwracasz na to uwagę, żeby koledzy w zespole byli kumplami, a nie tylko muzykami? Czy dla ciebie to jest... scena jest teatrem, może tak? Nie, ja chyba zawsze staram się być przede wszystkim dla kogoś koleżanką, przyjaciółką, bo na bazie tych wartości buduje się coś dobrego. I też nie wyobrażam sobie, żeby wchodzić na scenę z kimś, kogo po prostu nie lubię. Albo z kimś, kto mnie darzy antypatią. Więc albo milczeć w busie. Albo milczeć w busie. Przyjaźń i koleżeństwo, wspólna pomoc, to jest to coś bardzo, bardzo ważnego. A potem, jeśli dodatkowo i muzycznie się dogadujemy, no to co? Żyć, nie umierać i grać. Pewnie, że tak. A jak to jest, opowiedz mi trochę ze swojego punktu widzenia, z charyzmą, bo ty jesteś osobą charyzmatyczną, ewidentnie, z kawałem głosu.
ale obok ciebie też są ludzie, którzy mają swoją charyzmę. Jak gracie koncert, obserwujesz ich, jak oni się zachowują? Oczywiście. Czy właśnie zamykasz oczy i niech się dzieje wola nieba? To zależy oczywiście, bo czasem jest tak, że każdy z nas ma lepsze i gorsze dni. I w momencie, kiedy ja mam gorszy dzień, czuję się bardziej wyciszona, to taka też jestem na scenie. Za wszelką siłę nie staram się, żeby zawsze być wulkanem energii, albo wręcz odwrotnie, żeby stać jak kołek i pokazywać, że się tam wewnątrz nic nie dzieje. To po pierwsze, że zawsze jestem sobą. A ich z wielką chęcią obserwuję i każdy z nich troszeczkę inaczej się zachowuje. I Dario inaczej reaguje na muzykę, na publiczność. Tomasz Basista też inaczej. I Sławek inaczej. To jest cały czas interakcja. Tego się nie da zaplanować. Po prostu no, lubimy ze sobą być i z tego korzystamy, będąc na scenie. Lubisz nieprzewidywalność w tej branży? I tak i nie. To zależy, co tam będzie, prawda? Się kryło pod hasłem nieprzewidywalne. Fajnie jest wiedzieć, na czym się stoi. Fajnie jest się dobrze przygotować. Mhm. Ale czasem też coś zaskakującego może nagle zrobić fajny zwrot akcji i jest ciekawiej, śmieszniej, więc różnie to jest. Twardego stania na nogach ci życzę. Dziękuję. Z nutką nieprzewidywalność. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Thank you.
czasu coraz mniej i nie mało chmur. Patrzę w dół, schodzić będzie lżej, lecz ja wytrwam. Ciszy mnie chłowisz.
Cheers.